Lada się do pieca 27 kW, ponieważ średnio powinno być około 50 litrów wody na 1 kW. Dlatego 1000 litrów to jest taki, można powiedzieć, standardowy zbiornik. Jest on zrobiony w taki sposób, że... W bardzo optymistycznych warunków, że cały zbiornik jest nagrzany do temperatury tych 85 stopni, spokojnie możecie przez ten zbiornik, wydaje mi się, przepuścić 200 litrów i ta temperatura nadal najprawdopodobniej w tej wannie nie zejdzie. Cały czas się kręcimy wokół tematu energii. W przypadku kogeneratora to mówią... Jak? Przecież to pali tam 2 litry na godzinę, przecież to jest bez sensu i tak dalej. Ale kto powiedział, że ten silnik ma chodzić 24 na dobę? On ma chodzić godzinę? Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wszystko teoretycznie jest możliwe. Wiktor, jest możliwe żyć bez płacenia rachunków? Oczywiście, na przykład za pomocą takich zbiorników. A jeśli reklama się zaczęła, po grubasie, będziemy tak reklamować, że szkoda gadać. Cześć Wiktor. Cześć. Bardzo miło mi Ciebie gościć. Mi również. Tak? Oczywiście. Super, fajnie. Ale powiem Ci, że Ty jesteś taki, tak, ja myślę, że spokojnie tu mógłbyś odpalić swój kanał, bo ja widzę, że Ty tak nie masz żadnego problemu, żeby przed kamerą mówić. Ale nie wiem, mówić. Czy o mnie mówisz, czy o zbiorniku. Nie, powiedz mi teraz tak, o co kaman, bo tak, dostaliśmy do lasu, do Doroty, zbiornik. Mhm. Jesteśmy bardzo Wam bardzo wdzięczni za to, że ten zbiornik nam przekazaliście, udostępniliście, daliście na testy, jak gdyby nie baliście się też, nie wiem, pokazać, powiedzieliście, że mówcie prawdę, tylko prawdę, całą prawdę. W związku z tym dziękujemy Wam za zaufanie, to bardzo miło z Waszej strony. I teraz tak, pytanie jest takie, opowiedz, bo wiesz, za chwilę Dorota z Rysiem będą oglądali ten odcinek, mhm. Oni będą chcieli wiedzieć, jak to w ogóle wygląda z tym zbiornikiem, tak? Czyli będą chcieli znać szczegóły, tak? Tak jak inni nasi widzowie. Jest 1000 litrów zbiornik, powiem Ci tak. Patryk powiedział, że sugeruje 1000 litrów i ja wręcz oszalałem ze szczęścia, bo o takim zbiorniku Rysiu marzył. Dosłownie. Wy spełniliście Rysia marzenia i Doroty. Dlatego bardzo Wam dziękuję, bo to jest dla nas bardzo istotne. Super. Przede wszystkim taki zbiornik 1000 litrów nada się do pieca 27 kW, ponieważ średnio powinno być około 50 litrów wody na 1 kW. Dlatego 1000 litrów to jest taki, można powiedzieć, standardowy zbiornik. Jest on zrobiony w taki sposób, że po zdjętej izolacji ma 79 cm, przez co wejdzie nam najbardziej popularne drzwi w Polsce, czyli 80-centymetrowe. Dodatkowo mamy odpowiednie przyłącza, tak? Można zbiornik mieć z jedną wężownicą bądź z dwoma, więc możemy mieć parę źródeł ciepła, które nam zasilą taki bufor. Dodatkowo miejsca na czujniki, na termometry. Zdejmowana izolacja, łatwy sposób, także jak najbardziej polecam. Super, teraz tak, pytanie jest takie, ile możemy tutaj grzałek podłączyć? Bo Wy nam dorzuciliście taką 3KW grzałkę, zgadza tak, się? Tak. To wszystko zależy od tego, kto ile źródeł ciepła chce podłączyć. Tak? Jeżeli mamy jedno źródło ciepła, to mamy zasilanie i powrót i dodatkowo mamy drugie takie same otwory po drugiej stronie analogicznie, więc możemy w sumie połączyć łącznie 3 grzałki. Dodatkowo, ponieważ mamy 5 takich krótców 6/4. Dobrze, czyli tak, ten bufor ma nam magazynować ciepłą wodę nieużytkową, tak to nazwijmy, tak. Która ma nam zmagazynować ciepło, które potencjalnie później możemy wepchnąć w ogrzewanie. Dokładnie tak. W rury, w ogrzewanie, w podłogówkę, gdzie tam Wy tam chcecie, to sobie możecie to ciepło dystrybuować. Dokładnie. Możemy też zaoszczędzić spalane paliwo, tak, kotle, czy to drewno, czy palet, ponieważ ten zbiornik działa jak bateria, trzyma ciepło w sobie i za pomocą pompki jest rozprowadzany po układzie. Dobrze, teraz tak. Rysiu z Dorotą, mówimy, lecimy na konkretnym przykładzie, nie będziemy konfabulować, wymyśleć czy coś takiego, ponieważ to do nas dojechało, będzie to montowane, zamontowane u Doroty i teraz tak, Dorota mówi tak, chciała bardzo duży zbiornik, super, aż jak gdyby to jest idealne, tip top, super fajnie, bo wjechał normalnie, elegancko, jak gdyby, znaczy może wjechać, bo 80 drzwi to nie jest żadna filozofia, to są duże drzwi, ale które muszą być montowane u nas w Polsce. Nie ma możliwości, żeby nie były montowane, żeby były 70 montowane, muszą mieć. Także strzał 10 po prostu rozbijacie bank wymiarami. O to chodziło. Super, to jest raz. Dwa, powiedz mi tak, czy Dorota może pod to, ja
domyślam się, no wiem o tym, zaraz co ty mi odpowiesz. Dorota chce pod to podłączyć kominek z płaszczem wodnym. Może. Może, jak najbardziej. Nie rozwlekajmy tego tematu, bo pomyślą, że dziećmi tutaj jesteśmy i że bajki opowiadamy, bo to są dla przedszkolaków temat. No, nie? No proste. Płaszcz wodny, kominek, jedziemy. Pompa ciepła? Jak najbardziej. Okej. Okay. Co jeszcze? Jakie mogą być źródła? Panele solarne na przykład. Super, czyli grzałka. Dokładnie. Czyli grzałka. Grzałka do fotowoltaiki, a jeszcze okay. są panele solarne, tak? Okej, okay, dobrze, czyli mamy kolektory słoneczne. Tak, dokładnie, może wiesz, słuchaj, mnie tutaj przez przynajmniej 100 odcinków poprawiali, także wiesz, ja już się nauczyłem. No tak. Teraz tak, czyli tak, kolektory słoneczne to jest woda ciepła. Tak. Zasila dokładnie. To. To jest raz. Dwa, fotowoltaika i grzałka. Dokładnie. Tak? Trzy, kominek i płaszcz wodny. Dokładnie. Piec na paliwa stałe typu na pelet, na co tam jeszcze? No, może być na drewno. Na drewno, tak. Wszystkie kotły zgazowujące drewno mają wymagania przez producentów właśnie zamontowania takiego zbiornika. Ciekawostka. O. Że musi być przy wykorzystaniu paliwa stałego typu zgazowywanie drewno, musi być miejsce na odłożenie tego ciepła. Dokładnie. Super, super, to mi się podoba. Dobrze. Proszę powiedz mi z praktyki, bo już pewnie montowaliście takie. Oczywiście. Tak. Jak wygląda kwestia ciepłej wody użytkowej? Ponieważ ta wężownica, która jest u góry, tak się domyślam, tak? Ona ma tam 20 metrów chyba z tego, co ustaliliśmy. 20 litrów, 3 metry kwadratowe. Przy tym 20 zbiorniku. Litrów, słuchajcie, 20 litrów, czyli za każdym razem jak odkręcicie kran, no to zasadniczo tą wodę dostaniecie w najwyższej możliwej temperaturze. Poprawiaj mi w razie czego, wiesz, ja tak jestem praktykiem też, no tam... Parę... Ciepło, jak wiadomo, idzie do góry, więc wężownica też jest na górze, dlatego, tak jak wspomniałeś, to 20 litrów mamy praktycznie ciepłej wody cały czas. Wężownicy, które możemy użyć w domu. 20 litrów. Tak. Czyli 20 litrów to jest taka ilość, jaką potrzebujecie do tego, żeby umyć ręce, żeby to... Wszystkie podstawowe te rzeczy ogarniecie sobie, okej. Okay. Tak, ale Dorota ma wannę, 100 litrów, 200, tam 300 litrów wchodzi do wanny, słuchaj. No to w takim rozwiązaniu jest właśnie nagrzanie, podłączenie w tą wężownicę po prostu zbiornika do ciepłej wody użytkowej, który może być ogrzany jakby tą wężownicą. Ewentualnie drugi zbiornik, tak? Można postawić z boku, który będzie typowo służył do takiej ciepłej wody. Ciepłej wody, tak? Dobrze. Pytanie jest takie, bo być może z nas dwójki to ja bardziej wierzę w Twój produkt niż Ty sam. Może tak być. Bo wydaje mi się, nie wiem, może ktoś z Was, nawet z widzów, ma doświadczenie i ma praktykę w tym. Wydaje mi się, że jeśli wężownica Wasza ma 20 metrów i zbiornik mam nagrzany do temperatury powiedzmy 80 stopni, 85, taki maksów, wiesz, dopuszczalny, to przecież te 20 litrów na bieżąco odkręcając tą wodę powinniśmy uzyskać z niej finalnie nawet po zlaniu 40, 50, 70 litrów nadal temperaturę 40 stopni. Oczywiście. Czyli wychodzi na to, że przy założeniu bardzo optymistycznych warunków, że cały zbiornik jest nagrzany do temperatury tych 85 stopni, spokojnie możecie przez ten zbiornik, wydaje mi się, przepuścić 200 litrów i ta temperatura nadal najprawdopodobniej w tej wannie nie zejdzie Wam poniżej 40 stopni. Mam takie przeczucie i wydaje mi się, że się nie mylę. Oczywiście. Jest szansa? Oczywiście, że tak. Okej, dobrze. Powiedz mi, co w tym zbiorniku jest? Coś takiego, powiedzmy, co Ty uważasz, że trzeba to powiedzieć w pierwszej kolejności, poza nazwą. No, nazwa jest oczywiście najlepsza. Okej, dobra, spoko. Myślę, że na pewno izolacja, tak? Możliwość zdjęcia w ogóle samej izolacji. Nie wszyscy producenci takich zbiorników mają taką możliwość. My mamy, tak, izolacja się składa z 4 elementów po rozebraniu lakierowanej skali, którą widać za nami. No i myślę, że na pewno też firma Ecotech jest elastyczna pod kątem wszystkich rozwiązań, także jeżeli trzeba będzie zrobić coś niestandardowego, to myślę, że jak najbardziej podołamy. Czyli indywidualne zamówienie, gdyby ktoś coś chciał, pomóc jakąś tam, to jesteście w stanie. Tak, myślę, że jak najbardziej rozważymy każdą możliwą. Dobrze, przyłącza. Wspomniałeś, że tutaj jest jakie przyłącza, jakie macie? Wielkość? To są przyłącza 6 czwartych. Tak. Jest ich 5 sztuk, czyli mamy, powiedzmy, zasilanie z dwóch źródeł ciepła,
plus piąte wejście na grzałkę, ewentualnie jedno źródło ciepła i trzy miejsca na grzałkę. Dodatkowo są tutaj... Aha, czyli to jest zamiennie, bo on jest po prostu pusty w środku, czyli to, co do niego wepchniemy, no gdzieś trzeba to odebrać, tak? Dokładnie. No, ten egzemplarz akurat jeszcze ma wężownicę z tyłu, gdzie ma dodatkowe wejścia 3/4 od tyłu. To jest ta właśnie ciepła woda użytkowa, czyli przepuszczamy tak przez to. Tam jest jedna wężownica. Tam jest jedna wężownica, ale możemy też tej wężownicy użyć na przykład do, tak jak wspomnieliśmy o panelach solarnych, tak? Nie wiem, czy to dobrze znowu nazwałem. Kolektory słoneczne. Kolektory słoneczne, tak. Super. Gdzie, no to razem się uczmy. Gdzie dodatkowo po prostu, jak jest, wiadomo, woda nagrzana na dachu, to zagrzewa nam wężownicę i wężownica nam grzeje tą wodę. Nie musimy wtedy rozpalać kotła na przykład. Okej. Okay. Ale wtedy już nie możemy używać tego jako ciepłej wody użytkowej. Wtedy nie. Wtedy nie. Wtedy nie. Dlatego mówię, że albo, albo. Można zrobić w ten sposób. A w jakiej wersji przykładowo te zbiorniki 1000-litrowe macie, jeżeli chodzi o kwestię ilości wężownic wewnątrz? Dwie wężownice. Maksymalnie dwie wężownice. Dwie, tak. Czyli fajnie by było, jeżeli ktoś z Was przykładowo ma tak, kolektory słoneczne i chciałby mieć z tego też ciepłą wodę użytkową, w razie czego mnie poprawiaj, to może zrobić tak, że wrzucamy ciepłą wodę użytkową przykładowo na jakąś wężownicę. Czy macie też w opcji takiej, że jest na dole zbiornika ta wężownica? Tak, jeżeli są dwie, to jedna jest na dole, druga jest na górze. Super, widzicie? Czyli tak, dajecie ciepłą wodę z dachu, z kolektorów słonecznych, wrzucacie ją na spód, grzejecie cały zbiornik od dołu, po to, żeby tą najcieplejszą wodą podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Dokładnie. I to ma właśnie największy sens, czyli wielokrotne wykorzystanie tego samego źródła energii, przy okazji korzystając za darmo. Jeżeli macie instalację fotowoltaiczną i niech ktoś mi nie pisze, że trzeba ją kupić, no przecież ja z dziećmi nie rozmawiam, no nikt z nas nie jest, no nie ma 3 lat, no każdy wie o tym, że za to trzeba zapłacić, za tamto trzeba zapłacić i tak dalej. Aczkolwiek nie ma najmniejszego problemu, bo jeżeli chcecie powiedzmy nawet cokolwiek za, nie wiem, jakieś drobne uzyskać czy coś takiego, to idźcie, znajdźcie pierwszy bufor, który u nas wylądował, który my testowaliśmy, ja wytargałem ze złomu. Zapłaciłem parę złotych na złomie, okazało się, że wiesz, waga złomu i dzięki temu miałem mnóstwo frajdy, zabawy, też jak gdyby pokazywałem, mogliście sobie zobaczyć na wielu filmach. Także jeżeli ktoś z Was naprawdę chciałby po prostu coś za 3, 5, 10, 20 zł, czy tam 200 zł, spoko, ale ja wiem, że też mnóstwo z Was, z widzów, chcą gotowe rozwiązanie, nie chcą się zastanawiać, czy to jest, czy to działa, czy to będzie ciekło, czy nie będzie, bo ja Was rozumiem. Jak ja bym miał wtargać 1000 litrów zbiornik i zastanawiać się, czy tam będzie woda leciała, czy nie, no to sorry, no to no nie, no to ja bym chciał, no ja bym chciał wiedzieć, że ktoś, kto mi to przywiezie, odpowiada za to. Oczywiście, jasne, że tak. Na wszystkie zbiorniki dajemy 5 lat gwarancji, także jeżeli cokolwiek by się zadziało ze zbiornikiem, wymieniamy na drugi, tak. Także nie mieliśmy dużo reklamacji, praktycznie w ogóle, także myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Dodatkowo dodam, że mamy konkurencyjne ceny na rynku, co też jest dodatkowym atutem. Od dawna robicie? Bo wiesz, jak gdyby, no trzeba też powiedzieć, że od niedawna zajmujecie się produkcją, tak? Tak, tak. Zajmujemy się produkcją mniej więcej od sierpnia zeszłego roku, czyli 2022 roku. No i mamy już za sobą setki sprzedanych zbiorników buforowych. W najbliższym czasie będziemy mieć również zbiorniki do ciepłej wody użytkowej. Super. Pytanie jest takie, ta wężownica z jakiej stali jest zrobiona? Ze stali nierdzewnej. Dobrze, czyli zasadniczo można powiedzieć, że ta woda do konsumpcji, z której będziemy korzystali, no to ona jest, powiedzmy, że w dobrym środowisku pracuje, tak? Jakby dokładnie. Tutaj, no chyba trudno o lepsze, tak? Dokładnie tak. Dobrze. Co jeszcze mogę Ci zadać za pytanie? Wiesz, no ja szczerze mówiąc mógłbym na temat buforów, to mógłbym spokojnie nakręcić 20, 30, 50 odcinków i ja uważam, że nadal to będzie za mało. Bo, no tak. Bo to jest niekończąca się opowieść. Myślę, że... Każdy, kto ma chociaż trochę pojęcia, jeżeli chodzi o instalacje grzewcze, nie tylko, to może naprawdę użyć takiego zbiornika buforowego i podłączyć go w różne sposoby. Naprawdę słyszałem różne podłączenia, różne kombinacje, także myślę, że troszkę wiedzy i na pewno coś z tego zabrać. A czy on pasuje do generatora? Do generatora... Kogeneratora. A, kogeneratora. Nie wiesz, co to jest kogenerator. Nie wiem, nie wiem. Widzicie, słuchajcie, on nie ogląda dobrego projektu. No wiesz. Od dzisiaj oglądam. Tak? Dobra, okej, spoko, słuchaj. Kogenerator to jest kwestia silnik i z silnika odzyskujemy i ciepło. A to ten filmik u ciebie co No dokładnie, widzisz. Ja już jednak oglądam. Tak, ja już sobie tak myślę, przykładowo Waldek jak nas ogląda, jak ogląda ten odcinek. Waldek, zobacz, jakbyśmy tobie wrzucili taki zbiornik do takiego kogeneratora, no to by. To pięknie by to po prostu pasowało, no nie? Moglibyśmy po prostu odłożyć to ciepło na później, bo często widzowie, przykładowo,
czy osoby komentujące mówią, już mówię tak, jak gdyby sobie odejdziemy trochę, znaczy nie, cały czas się kręcimy wokół tematu energii. W przypadku kogeneratora to mówią, jak, przecież to pali tam 2 litry na godzinę, przecież to jest bez sensu i tak dalej, ale kto powiedział, że ten silnik ma chodzić 24 na dobę? On ma chodzić godzinę, jesienią, zimą, wtedy, no tak, kiedy nie ma słońca. To ma być kolejne źródło uzupełniające u was, tak? Jeżeli ktoś z was chce być 100% off-grid, to powinien być poza kwestią posiadania tej fotowoltaiki, tak? Powinien, fajnie by było, gdybym jakiś wiatrak, tak? Najlepiej. I oprócz tego jeszcze potrzebuje jakieś zabezpieczenie, gdyby cokolwiek się wydarzyło, że on pstryk włączy, na godzinę pochodzi. Tak? Oczywiście to może być nawet czy kocioł gazowy, czy jakiś, czy na paliwo stałe, czy taki kominek, no ale dzięki temu możecie nie kupować, powiedzmy, bardzo drogich akumulatorów, albo możecie ten magazyn akumulatorów zrobić mniejszy, bo to jest magazyn, bo to jest magazyn energii. Przede wszystkim zaoszczędzić na paliwie, tak? Czy to pelecie, czy drewnie, mniej go spalamy, zbiornik nam trzyma ciepło, palimy krócej w piecu. Zaoszczędza nam to więcej czasu. No i chyba tyle. Pytanie jest takie, co to tutaj jest to C, jak gdyby, skąd to się wzięło? Jesteś w stanie powiedzieć? C? Tak. To jest klasa efektywności energetycznej C, określona według jakichś unijnych dyrektyw, które trzeba spełniać. Dokładnie jak to do końca wygląda, to nie wiem, bo ja też nie uczestniczyłem w organizacji tego. Czyli jak gdyby w certyfikowaniu nie brałeś udziału. 1000 litrów, dlaczego tu jest 898 litrów? Bo ktoś mi powie, to tam oni gadają 1000, a 898 jest. To jest tylko dlatego, że mamy jeden rozmiar zbiornika, czyli w tym przypadku 79 cm i 2,05 m wysokości. No i różni się tym, że jest pusty z jedną wężownicą albo z dwoma, tak? Więc jeżeli tutaj mamy tą wężownicę, ten rozmiar jest jeden, w tym przypadku ma on po prostu 898 litrów. Jeżeli byłby pusty, miałby już więcej, bo około 920, o ile dobrze pamiętam. No i z dwoma wężownicami też odpowiednio tutaj będzie miał poniżej. Mniej więcej tak to wygląda, jest po prostu jeden model zbiornika, czy z wężownicą, czy bez i to gdzieś tam też. Okay. Jesteśmy na targach teraz w tej chwili i przyznam ci się, że przeszedłem się po targach i zerknąłem na te plakietki przy innych buforach i zauważyłem, że chyba prawie wszystkie miały C. Tak. Bo ja mówię na początku, jak C? Ja chcę A. A oni mi C przysłali. Nie wiesz, ja bym wolał A plus, 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 plus. Nie? Natomiast okazało się, że u innych gdzieś tam, no waszych konkurencyjnych, dla mnie tu nic nie jest konkurencją, bo ja jestem otwarty na wszystkich, jak gdyby, bo uważam, że każdy produkt jest dopasowany zawsze do indywidualnych potrzeb twoich, waszych, tak? Jak gdyby naszych widzów, no każdy ma inne. No tak. I dlatego właśnie się zastanawiałem, czym to jest spowodowane. Aczkolwiek, poczekaj, spokojnie. Zaraz myślę, że tutaj nam widzowie odpowiedzą. Powiedzą, że wy się nie znacie, my się znamy, my wam zaraz wytłumaczymy w komentarzach. Mhm. Także jakby co, piszcie, bo ja jestem bardzo ciekawy. Tak? Nawet jeżeli są takie bufory, które są dużo wyższej klasy, to też piszcie. Piszcie nawet, że to są, albo piszcie z firm konkurencyjnych przykładowo, to też piszcie, że wy macie lepsze. Spoko, przecież. A ja odrobię lekcję i porozmawiam z naszym inżynierem i się dowiem, czemu dokładnie, skąd to wynika, że jest to. Dobrze, spoko. To pytanie jeszcze tylko takie. No dobra, okej, spoko. Tutaj jakiś kontakt jest, tak? A właśnie, wiesz co, jakby cokolwiek, ja umieszczę link. Jak ktoś ma ochotę z was skorzystać, ja oczywiście przy okazji tego mówiąc o tym, że ten link jest w opisie, to mówię, to jeszcze raz powiem, że bardzo wam dziękuję, bo naprawdę, bo dla nas tutaj, dla Doroty, dla tej całej inwestycji i tak dalej, miało to bardzo duże znaczenie, także ja w jej imieniu wam już teraz naprawdę dziękuję. My również dziękujemy i zapraszamy do odwiedzin naszej strony, konsultacji i zakupu zbiorników. Cześć, widzimy się na kolejnych odsłonach. Dzięki, hej. Cześć, hej.